Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, zesłanie Ducha Świętego, które dziś wspominamy, a które Kościół pragnie przeżywać nieustannie na nowo, stanowi źródło nowego życia dla wszystkich chrześcijan. W liście do Rzymian święty Paweł mówi: bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli. I to właśnie Duch Święty, Duch zmartwychwstałego Chrystusa, udziela życia, które się nie kończy, które jest udziałem w szczęściu Boga. Dlatego moment Pięćdziesiątnicy jest tak istotny w dziejach zbawienia. Jest koniecznym dopełnieniem tego, co dokonało się poprzez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jeśli ktoś zakończyłby swoją wędrówkę śladami Jezusa w miejscu jego wniebowstąpienia, to można by powiedzieć, że byłby żeglarzem, który odbył długą podróż, ale dopłynął tylko do wejścia do portu. I tę prawdę trzeba mocno podkreślać, bo wydaje się, że mimo sporego zainteresowania trzecią osobą Trójcy Świętej, mimo ożywienia charyzmatycznego w Kościele, dla wielu ludzi Duch Święty jest rzeczywistością ciągle abstrakcyjną. Wprawdzie z jednej strony odbyły się dziś w wielu miejscach całonocne czuwania i modlitwy do Ducha Świętego, to jednak zapewne wiele osób nie wie, co tak naprawdę ma dziś świętować. Już sam opis zesłania Ducha Świętego przedstawiony w Dziejach Apostolskich jest dla nas trudny do wyobrażenia. Jak zobaczyć spadający z nieba szum? Jak wyglądały języki ognia, które spoczęły na każdym z apostołów? Tajemnicze to wszystko i obce naszemu doświadczeniu. Poza tym nasuwa się pytanie, czy dzisiejsze święto jest jakoś powiązane z naszą codziennością. Wśród wielu problemów, jakich doświadczają ludzie, najbardziej bolesne są chyba te, które dotyczą konfliktów z najbliższymi, wszelkich sporów, nieporozumień, wrogości i nienawiści, zwłaszcza tej, która ma miejsce w naszych rodzinach. I gdy przeżywamy tego rodzaju dramaty, to staramy się zazwyczaj wyjaśnić, jak mogło do nich dojść. Na pewno wiele spraw wpływa na te bolesne historie. Ja chciałbym wspomnieć dziś o jednej, chyba zasadniczej przyczynie. Ludzie nie potrafią miłować. Świadomie używam tutaj tego nieco archaicznego i biblijnego słowa miłować, by odróżnić miłość od zakochania. Zakochać bowiem może się chyba każdy. I w takim emocjonalnym uniesieniu tęsknić za ukochanym, za ukochaną, cieszyć się każdym spotkaniem, rozmową,
obdarowywać czułymi gestami, prawić komplementy. Człowiekowi wydaje się wtedy, że jest najszczęśliwszy na świecie i że przy ukochanej osobie ten stan będzie trwał już zawsze. O ile takie zakochanie prowadzi do miłości, to jest ono rzeczywiście piękne i wspaniałe. Jeśli jest jednak przedsionkiem czy okazją do grzechu, pogrążania się w egoizmie, jeśli prowadzi w dalszej konsekwencji do cierpienia innych, złamania prawa Bożego, to jest słodką trucizną, jest kłamstwem. I tragedią setek tysięcy ludzi jest to, że nazwali takie zakochanie miłością i zaczęli budować na nim rodzinę, zdecydowali się na małżeństwo, zawładnęli sobą bez opamiętania. Tragedią jest to, że miłością nazywa się uczucie, zaspokajanie jedynie naturalnych pragnień, instynktów, pożądań. A miłość jest dalej, jest wyżej. Miłość jest o wiele bardziej skomplikowana i trudniejsza od czysto ludzkiej fascynacji i zaspokajania wzajemnych potrzeb, nawet tych duchowych. Kiedy święty Piotr stanął przed Panem Jezusem już po swojej zdradzie, był bardzo ostrożny w słowach i deklaracjach. Na pytanie Chrystusa, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci, Piotr odpowiada, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pierwszy z apostołów wiedział, że tylko kocha Chrystusa i że nie płakał, doświadczając w tym względzie swojej bezsilności. Ale te łzy były znakiem, że dojrzał już do przyjęcia prawdziwej miłości. Czy płakaliśmy już kiedyś z tego powodu, że nie potrafimy kogoś naprawdę umiłować? Że potrafimy lubić, tęsknić, pożądać, uwielbiać, zabiegać o spotkanie, o bliskość, ale jeszcze nie potrafimy miłować ponad siebie, ponad swoje upodobania i potrzeby. W życiu każdego człowieka przychodzi moment próby, która jest pytaniem o naszą miłość. I kiedy Pan Jezus mówi, że Duch Pocieszyciel wszystkiego nas nauczy, to ma na myśli przede wszystkim właśnie to. Duch Święty uczy miłości. On daje miłość. On sam jest żywą miłością. Sama próba naśladowania Pana Jezusa w naszym życiu nie wystarczy. Sama świadomość Bożego prawa także. Tutaj trzeba ognia, który spali ukryty egoizm, który pozwoli miłować miłością Zbawiciela. Tutaj trzeba światła, by dojrzeć prawdę o labiryncie naszego serca. I to wszystko daje Duch Święty. Wydawać by się teraz mogło, że kiedy tę prawdę sobie uświadomimy, to wszystko stanie się proste. Trzeba wytrwale modlić się do Ducha Świętego i to pomoże rozwiązać wszelkie problemy z miłością. To prawda, ale napotykamy tu pewną istotną trudność. Duch Święty nie jest tylko jakimś doradcą, pomocnikiem, którego dary mielibyśmy niejako dokleić do swojego starego życia. Kiedy On przychodzi, pragnie wziąć człowieka w całkowite posiadanie. To już ma być zupełnie nowa relacja z Panem Bogiem. Kiedy Pan Jezus wędrował drogami Palestyny, ludzie stawiali przed Nim, aby przedstawić Mu swoje prośby, a potem obdarowani wracali do swojego życia. Od chwili Pięćdziesiątnicy Pan Bóg pragnie spotykać się z człowiekiem inaczej. Wstępuje na niego jak moc, która jak wiatr przychodzi nie wiadomo skąd, wieje kędy chce i działa gwałtownie. I tutaj nie można prowadzić żadnej gry, dyplomacji, handlu. I właśnie tej całkowitej uległości przed Panem Bogiem tak bardzo niekiedy się boimy. Jeśli porównamy Ducha Świętego do wartko płynącej rzeki, to można powiedzieć, że nie jeden człowiek chciałby w niej jedynie zanurzyć ręce, pomoczyć nogi,
ale boi się rzucić w głębie i popłynąć z nurtem. Potrafimy modlić się do Pana Boga, prosić Go o pomoc, ale pragniemy pozostać panami samych siebie, pozostawiając Pana Boga niejako na zewnątrz swojego życia. Dlatego w niedzielę zesłania Ducha Świętego warto postawić sobie pytania: czy moim Panem jest Bóg, czy jakiś człowiek? Czy może troska o to, jak inni mnie oceniają? A może pieniądz, seks, uroda, stanowisko? Co jest tą rzeką, która porywa mnie całego? Bowiem nawet jeśli starałbym się by być pobożny, ale kurczowo trzymał się swojego bożka, to i tak kiedyś cała ta konstrukcja rozsypie się wśród łez, goryczy, może nawet poczucia zmarnowanego życia. Przypominam słowa świętego Pawła: bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jaką rzeką płyniesz, do takiego morza wpadniesz. Życie według ciała to trwanie jedynie w jakimś zakochaniu, fascynacji kierowanej przez czysto ludzkie pragnienia. Każdy z nas sam decyduje, czy to już mu wystarczy, czy też zapragnie wejść wyżej. Nie gaśmy zatem tej naszej tęsknoty za Panem Bogiem i nie bójmy się podążać coraz wyżej ku Niemu. Amen.